Dzisiaj będzie o wyobraźni, a potem to kto wie, gdzie ta wyobraźnia mnie poniesie, zanim skończy mi się wyobraźnia. Ja to odczuję, że to jest koniec i wtedy właśnie wam przerywam nagranie. Tak to działa. Tak, żeby tutaj zacząć od czegoś, to gdzie jest ta wyobraźnia w ogóle? Co? Gdzie jest ta wyobraźnia właśnie? W mojej głowie ludzie mówią, że jest wyobraźnia. No nie, a tutaj się okazuje, że w twojej głowie nie ma wyobraźni, bo to jest odbiornik wyobraźni. Odbiornik wyobrażeń właśnie. To jest taki odbiornik, no dosłownie odbiornik, gdzie tam się wszystko rozkłada i gdzie ty dalej projektujesz tą część siebie w części fizycznej, no nie? Więc pierwszym poziomem jest poziom niefizyczny, czyli to jest tak zwany poziom duchowy. Poziom duchowy tworzy poziom mentalny, to jest zagęszczenie poziomu duchowego. Potem poziom mentalny tworzy poziom astralny i to właśnie jest ten poziomem wyobrażenia, czyli tutaj będziemy sobie dzisiaj siedzieć właśnie. I teraz tak, astralny tworzy eteryczny, a eteryczny tworzy fizyczny, więc my tutaj jesteśmy skupieni na tym fizycznym, widzicie, a ta fizyczność to wszystko, to się nazywa nasza osobowość właśnie, więc jeżeli ta osobowość jest zamknięta, mało kiedy wychodzisz w świat wyobrażeń, bo ci dorośli powiedzą, jak byłeś dzieckiem, ty za dużo sobie wyobrażasz, albo nie wyobrażaj sobie aż tyle, albo zejdź na ziemię, ci powiedzą, czyli ta fizyczność ci powie, zagęścimy cię tutaj właśnie, będziemy cię tu zagęszczać, tak właśnie, tutaj masz przebywać właśnie, co ty sobie wyobrażasz. A tak naprawdę, jak zobaczycie, to jest punkt 3, 1, 2, 3, 4, 5, dlatego my jako ludzie jesteśmy piątką, tak, nasza fizjologia musi przejść przez 5 poziomów zagęszczenia się, zanim ty doświadczysz siebie jako fizyczny, no nie? I teraz tak, skoro jesteś fizyczny, to pamiętaj, że fizyczny też tworzy eteryczny, eteryczny tworzy astralny tworzy mentalny, a mentalny tworzy duchowy, no nie? Więc widzisz, nam się wydaje, że my chcemy się z tą duchowością od razu połączyć, tak, my do ducha, czy tam do Boga i tak dalej, widzicie, my od razu z piątki do jedynki, widzicie, bez wiedzy, co się dzieje w tych etapach pośrednich, więc tutaj warto, bardzo warto, no nawet polecam, udać się właśnie w ten świat astralny, świat wyobrażeń, a jeżeli byście chcieli poznać coś więcej o świecie astralnym, to jest taki topograf, znajdziecie sobie topograf na internecie, na YouTube i tam on właśnie przebywał w tym stanie astralnym i właśnie on tłumaczy wam na język fizyczny swoje doświadczenia przebywania w tym stanie. Więc widzicie, wyobraźnia jest kluczem, kluczem. Popatrzcie się, że to jest naprawdę klucz, klucz. Ponieważ jeżeli jesteś w tym punkcie 3 w wyobraźni, to masz dostęp do eterycznego i masz dostęp do mentalnego, więc popatrz, że jeżeli ty przekręcasz jeden klucz astralny, czyli poszerzasz siebie w astralnym, czyli wchodzisz w eteryczny, mentalny, no to tutaj one są już połączone, widzisz, więc ty jesteś bardziej już duchowy lub też bardziej fizyczny. No nie, a jeżeli się połączysz fizyczny z duchowym, to możesz powiedzieć, że jesteś pół taki, no nie? Więc tutaj właśnie przebywasz w stanie snu. Jak śnisz i widzisz, to nie śnisz na planie fizycznym, bo cię nie ma na planie fizycznym. Ty myślisz dalej, że to jest plan fizyczny, a to jest plan astralny, koleżko. Właśnie, widzisz, jakie fajne narzędzie. Popatrzcie się. I teraz nawet samo to, że teraz wam to przekazuję, jak to wygląda, aby sobie to możecie przeczytać na ekraniku, jesteście otwierani z poziomu astralnego. Właśnie tutaj już widzisz, jak sam skupiasz się na wyobraźni. A co to jest? A jak tam jest? Próbujesz to rozszerzyć. Próbujesz, no właśnie, tak. Właśnie na razie próbujesz, bo skoro ci tam nie ma, widzisz, a jesteś, to próbujesz, no nie? Więc róbmy to, a nie próbujmy. Zrób to, widzisz, wejdź w świat wyobrażeń i teraz dopiero, jeżeli ty jesteś w świecie wyobrażeń, to dopiero to możesz sprowadzić na plan fizyczny. Tak, no tak, więc tutaj, jeżeli ty masz, widzisz, fajnie to wszystko zestrojone, ten poziom duchowy i poziom fizyczny, to wyobraźnia, która jest kluczem, podpowie ci kolejny krok, kolejny, to jest taki przewodnik, tam właśnie, tam siedzi przewodnik, widzisz, właściwie w każdym poziomie jest taki przewodnik,
ale w świecie wyobrażeń możesz sobie nawet i wyobrażać przewodników, możesz sobie wyobrażać strażników bram, tam sobie wyobrażasz wszystkie postacie, które masz w śnie, budynki, cokolwiek, ble, 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 to jest już twoje, pamiętaj, widzicie? Dlatego warto mieć sny, dlatego warto śnić, wartość jest w snach i widzicie, to co ja wam powiedziałem, że sny są bardziej prawdziwe niż ta rzeczywistość, w której jesteśmy i teraz się to potwierdza, czyż nie? Więc to nie jest tak, że w fizycznym świecie ty masz mózg i ten mózg oczywiście jest zaprojektowany do tego, ale jak sam wiesz, że jak śpisz, to on obniża, nie jest aż tak zaangażowany w ten świat fizyczny, dlatego jedyne miejsce, gdzie się musi udać, może się udać, to jest wyżej, high, więc tak naprawdę doświadczasz siebie w stanie high, a w stanie high w tym świecie wyobrażeń właśnie tam regenerujesz się, można powiedzieć tak właśnie, więc prędzej czy później, słuchajcie, te wszystkie 5 poziomów się zatrą w nas, właśnie nie będą już takimi barierami, bo pamiętajcie, każda bariera jest inna. Kiedyś te bariery będą rozpuszczone w nas. Możemy się stać bardziej eteryczni, widzicie, bardziej astralni, mentalni, duchowi i możemy to sobie przeplatać. Więc taka jest kolej rzeczy, jeżeli chodzi o nasz rozwój gatunku ludzkiego właśnie. A tam sam teraz zobacz, jeżeli ty przerobisz tutaj na tym planie fizycznym swoją fizyczność, no nie, potem będziesz ten niefizyczny, duchowy, to skoro masz to przerobione z poziomu 5 do 1, to będąc w stanie duchowym, to ty się możesz wcielać dosłownie w każdą postać fizyczną. O, widzisz? O to chodzi. Będzie nowa umiejętność w nas, że będziesz sobie mógł poprzebywać sobie na planie fizycznym, jak będziesz sobie chciał, w jakiej postaci sobie będziesz chciał, możesz być taki morficzny nawet, widzisz, ale nie wcześniej, widzisz, tak, jeżeli nie przerobisz tego fizycznego, no nie, bo to wszystkie są potrzebne, żeby sobie projektować raz w tą, raz w tą, raz w tą, raz w tą, popatrz, to jest właśnie ta idea nieskończoności, to jest właśnie nasz rozwój na planecie, bo pamiętajcie, my i tak kiedyś, prędzej czy później obudzimy się jako bogowie, bogowie swojego snu. To jest dobre powiedzenie, tak. Bo jedno jest wszystkim, a wszystko jest jednym. To, co wysyłasz, to odbierasz. Jesteś jeden. To jest twój świat, no nie? Ja ci mówię twój świat, mówiąc sam do siebie. O, tak jest bardziej poprawne, bo ja mam tylko jeden świat. Jest tylko jeden świat. Mój świat. Niczyj innej mój. Ale z twojego punktu widzenia to jest twój świat. I niczyj innej niż twój. I każdy może powiedzieć o sobie to samo. Widzicie, to jest paradoks tej rzeczywistości, tego istnienia, że jedno jest wszystkim, a wszystko jest jednym, że ten Bóg może wyglądać jako jeden, może wyglądać jako dwa, trzy, cztery, jako może wyglądać jako wszystko, dowolna rzecz. Może nawet ułożyć się właśnie w takie poziomy duchowe, mentalne, astralne, eteryczne, fizyczne. Proszę bardzo, to jest, widzicie, to jest nieskończoność, bo to jest świat wyobraźni. Więc widzicie, zobaczcie się, jak potężnie pracuje świat wyobraźni. A im bardziej jesteśmy połączeni w świecie wyobraźni, to zauważcie, że mamy lżej na świecie. O to chodzi. Widzicie, jeżeli będziemy planować z tego poziomu fizycznego świat wyobraźni, wyobraźnia też ci może podpowiedzieć negatywne aspekty w życiu, prawda? No bo tutaj mamy dualność w fizycznym. A skoro tak, może się urodzić też taki Hitler, który ma wyobrażenia, już sny o potędze. No, on może miał i takie sny o potędze. On może widział się, widzicie, w tych snach, że on naprawdę ze snu na sen, ze snu na sen, bo to jest jego sen, tak? Nagle decyduje na całej kuli ziemskiej i jest największym panem. Tutaj warto zasypiać w dobrym stanie umysłu, bo jak zasypiasz, widzicie, w pozytywnym stanie, to wyobrażenia masz jakie? No, podobne do podobnego, no nie? A jak jeżeli ty będziesz przemęczony, wystraszony, no tutaj ten świat astralny też ci to pokaże, bo to jest świat wyobraźni, słuchaj, do wyboru, do koloru tutaj masz. Tu masz do wyboru, do koloru, widzisz? Tak, właśnie. A mentalny, widzicie, potrafi ty to zrozumieć, no nie? Czyli przełożyć. Bo jeżeli ty jesteś, przebywasz w świecie wyobraźni, ale jeszcze nie dotykasz tego mentalnego,
Widzisz, to jak się budzisz, to nie wiesz nic. Nie pamiętasz, nie śniło ci się, powiesz, a wcale, bo nie. Widzisz, to jest tylko to, że astralny nie miał kontaktu z mentalnym. No nie, bo jeżeli ty się obudzisz z poziomu mentalnego, astralnego, eterycznego, fizycznego, to mówisz, o, pamiętam sen, pamiętam sen, pamiętam sen. Ale jak tylko ten mentalny w tobie zanika, czyli zapominasz, bo to jest zdolność umysłu, widzisz, ten umysł ci zapomina, jego zadaniem jest też, widzicie, utrzymać cię na planie fizycznym, to jest to ego. To ego cię ma to utrzymać, więc jeżeli ty jakby wyłączysz sobie mentalny poziom, to ty automatycznie nie będziesz pamiętał świata wyobraźni snu. O, widzisz, historia ci zniknie zwyczajnie. Lub powiesz, nie wydarzyło się nic, albo nic nie pamiętam, albo to był jeden moment. O, widzisz, zasypiasz, budzisz się, nic mi się nie śniło, minęło 8 godzin, to był jeden moment. Nie, tam ci wydarzyło wiele, 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 wiele. Widzisz tylko, że tutaj nie sięgnąłeś tego mentalnego. No nie, że ta wyobraźnia, że tak powiem, nie miała połączenia z tymi definicjami czasami. Bo mentalny to jest świat definicji, tej emocjonalności, tej świata definiowanych przekonań. I tutaj, bo jak jesteś w tym świecie wyobraźni, to tam wiesz, co się dzieje, to tam dla ciebie to jest jasne, czytelne, klarowne, no nie, taki obraz jak tutaj, powiedzmy, w pewnym sensie. Ale jeżeli dotykasz tego mentalnego i w tym mentalnym masz pustkę, pustkę, nie masz tego świata dobrze zdefiniowanego, niepoukładany masz ten świat, to snów też nie będziesz pamiętał. O to chodzi, widzisz? Dlatego jeżeli będziesz pracował nad swoimi definicjami i przekonaniami, to budujesz, odtwarzasz się w świecie mentalnym, no nie? Czyli im więcej masz zdefiniowanych przekonań poprawnie z twoich, tych twoich, widzisz? Nie ich, tylko twoich, bo oni to jest ty. Nie zabiera się na oni, tylko na ty. Im bardziej ten mentalny jest twój, to bardziej jesteś w astralnym świecie wyobraźni, eterycznym i fizycznym. I dlatego na fizycznym dopiero możesz, że tak powiem, czerpać nagrody ze świata fizycznego. Jest ci zwyczajnie lżej, bo jesteś na mentalnym, no nie, a ten duchowy to wiadomo, że on cię zawsze prowadzi. To właśnie wyższe ja, bez warunków. Najfizyczne nazywa się bez warunków, a pierwszym warunkiem jest mentalny, no nie, drugim warunkiem astralny, trzeci, eteryczny, czwarty, fizyczny, no nie, nie, czyli w sumie masz pięć. A tu też widzicie, jeszcze jest jedna kwestia, że tu też macie tutaj wyjaśnione prawo kreacji. No, to można powiedzieć, że na każdym etapie, no nie wiem, jak wam to powiedzieć, właśnie tutaj mój świat wyobraźni nie potrafi przetłumaczyć wam na słowa tego, co teraz widzę, ale kimkolwiek byście nie byli, że tak powiem, jakikolwiek nie mielibyście formy czy treści, to ta kreacja właśnie musi przejść przez te pięć poziomów. O. Takie, wiecie, no nie? Więc jeżeli tutaj raz jako fizyczny człowiek odkryjesz sobie, że jest takich pięć poziomów, to jeżeli ty to będziesz wiedział, 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 to jest twoje taka wiedza już, którą ja wam tu przekonuję, a twoje będzie lub się pojawia, ale na pewno jest, to wtedy już kimkolwiek byś nie był, jakiejkolwiek formy byś nie przerabiał w sobie, tutaj będziesz wiedział, że schemat jest identyczny. O, to musi być pięć praw, bo jest pięć praw kreacji, no nie? 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś, nic na to nie poradzisz, to jest twoje prawo. Jedno jest wszystkim, wszystko jest jednym, to jest twoje prawo. To, co wysyłasz, to odbierasz, to jest twoje prawo, tak? Zmiana jest jedną stałą, wszystko może być zmienione oprócz tego 1, 2, 3, tak? I piąte prawo kreacji, tu i teraz. Kreujesz zawsze jest tu i teraz, więc prawo istnienia różni się od, że tak powiem, prawa kreacji tym, że prawo istnienia ma cztery punkty, a ten piąty punkt, że zaczynasz dopiero kreować. Piąty jest potrzebny do kreowania. Czyli potrzebne jest tu i teraz do kreowania. Widzicie? O to chodzi. Ta. Zrozumienie tego. O. Widzisz? Takie pojęcie nowe dostajesz, gra ci się. Właśnie jeżeli sobie wyobrażasz, to jest tu i teraz. Kiedykolwiek byś nie popatrzył na zegar, to jest tu i teraz. Widzisz? No to widzisz. No. A w tej wyobraźni to tam, to już znamy to, no nie? Z naszej historii, z naszego świata. Wszystko znamy. Dobra. Czy to ma sens dla was? Czy to cokolwiek wam wyjaśnia? Słuchajcie, jak macie pytania, to pytajcie. Nie bójcie się pytań, pamiętajcie. I używajcie świata wyobraźni. I pamiętajcie też, uczcie się zadawać poprawne pytania, bo im bardziej masz poprawne pytania, to właśnie zbliżasz się do odpowiedzi. Więc czasami możesz mieć też tak, że jak tylko chcesz zadać pytanie, to wiesz, właśnie sobie odpowiedziałem. Nie musiałeś przetwarzać aż tak bardzo tego pola mentalnego, żeby sobie to powiedzieć w głowie, że ty możesz sobie nawet przerwać to i już wyobraźnia ci podpowie, czyli da ci to, o co ci chodziło, czyli odpowiedź, tak? Więc wiele razy często jest tak, że chcesz zadać pytanie, ale mówię, dobra, już wiem, o co chodzi. No właśnie, widzicie, bo pytanie i odpowiedź jest tym samym wydarzeniem, po prostu.
Widzisz, to jest to samo. A jeżeli jesteś w sieci biegunowym, to tworzysz, widzisz, tworzysz z poziomu astralnego rodzaj separacji, gdzie udajesz się po odpowiedzi, ponieważ myślisz, że nie masz odpowiedzi i dlatego tworzysz rodzaj czegoś takiego jak pytanie. Jakkolwiek stworzyłeś, zainicjowałeś jakiekolwiek pytanie, to już ty masz wewnątrz odpowiedź, to jest zagwarantowane, bo inaczej nie byłbyś zdolny do zadawania pytań. Ja już masz, tylko będąc oddalonym od odpowiedzi, bo oddalasz się właśnie w tej polaryzacji, tworzysz właśnie coś takiego jak pytanie. Widzicie, pytanie, odpowiedź jest tym samym, przyczyna i skutek jest tym samym wydarzeniem, kreujesz z teraźniejszości tu i teraz. Prawo kreacji, no nie? Właśnie. Co, fajne? Fajne było dzisiaj, chociaż miało być o policjantach. Właśnie, to może następnym razem wam omówię policjantów z tego materiału ostatnio, bo sami widzicie już, popatrzcie się, moja wyobraźnia już poszła do góry, na pierwsze piętro i już tutaj widzicie, klamkę dotykałem, słuchajcie, w administracji, a że to było zamknięte, fajnie, dobrze, to jest ten etap. Może i bardzo dobrze, widzicie, bo byłem przygotowany do tego etapu, potrzebuję rozpoznać na razie, co się wydarzyło do tego etapu i jeszcze sobie użyć wyobraźni na przyszłość, co się będzie wydarzać, jeżeli to, jeżeli tamto, mogę sobie tworzyć różne scenariusze, no nie, jeżeli dalej mi zablokują drogę, to co ja wtedy zrobię i takie tam różne, no nie, jeżeli ja mam to wszystko wyobrażone, scenariusze, to tak jak można powiedzieć, jak szachista, tak, że jak mi ruszysz tym pionkiem, to ja wiem, co ja zrobię, no nie, i będę do przodu, a jak mi ruszysz tym pionkiem, to ja też wiem, co zrobię, to też będę do przodu, no chociaż wygląda, jakbym się cofnął, ale nie, ja jestem dalej do przodu, widzicie, dlatego ja jestem zawsze do przodu, ponieważ to ja zawsze decyduję pierwszy, tak, bo to ja jestem kreacją i to ja jestem kreatorem tej rzeczywistości, no nie? A to, że jeszcze tam się nie udałem, widzicie, na słówko do prezesa, to nic nie szkodzi, pamiętajcie, wszystko jest w porządku, tak, bo ten człowiek, pamiętajcie, też w mojej wyobraźni on jest i on też sobie wyobraża, co takiego, bo prędzej czy później on wie doskonale i ja wiem i wy wiecie, że kiedyś usłyszycie nagranie, dzień dobry pani prezes, dzień dobry pani Rafale. Da, a jeszcze wcześniej będziemy mieć administrację nagraną, bo ja zanim się dostanę do prezesa, słuchajcie, tutaj jest kolejna warstwa. Warstwa, tam siedzi pani Monika. Monika Kaczmarek. I kto wie, czy ja nie widziałem pani Moniki Kaczmarek na nagraniu. No nie, a tutaj wiecie, no ona mnie zna, bo może mnie zobaczyć zawsze, jak ja wyglądam. Ja jej nie znam. A kto tam zamykał kluczem od administracji? Kto zamykał administrację? No kto, jak nie Monika Kaczmarek. Także wydaje mi się, że to Monika Kaczmarek była. Nie chciała się przedstawić. Widzicie, wstyd własny. Kolejny pracownik wstydu własnego. Tam jeszcze widzieliście kolejny pracownik wstydu własnego, jak czasnął mi drzwiami. Pozamykali się. A ja tam jeszcze wyłapałem w nagraniu jednym, że jedna pani zamknęła na klucz, tak, zamknęła drzwi i zamknęła się na klucz tam w oddali, jak już wszedłem w te drzwi administracji. Tam przynajmniej raz słyszałem, mówię, ale dźwięk, nie? Jest do przodu. I pamiętajcie, że jeżeli ja już dojdę do tego prezesa, to tu już szybko poleci. Tutaj już szybko poleci. Także patrzcie się, jak my jesteśmy blisko od tego, że ten system ujawni się, jaki on jest i że on już upadł, no nie, bo tutaj jeden sędzia wystarczy, widzicie, dlatego ja wam zawsze mówiłem, udać się do środka po odpowiedzi, to nie tylko tyle, że dajesz się do środka swojego wnętrza, bo kreujesz od środka, więc ja mówię, to ja się udam do środka, najlepiej do prezesa, właśnie, widzicie, dlatego ja się udałem do prezesa, czyli do samego środka, bo mi wystarczy ten środek, jeden sędzia kręcony sędzia, bo to jest era transformacji. Tu każdy będzie transformowany. Skoro sędzia jest taki, to jeżeli on się przetransformuje, no to będzie przeciwieństwem tego, czyli będzie już współpracował, widzicie, ze mną, z nami, bo o to chodzi, widzicie, pozbywamy się wtedy osądu, pozbywamy się wszystkich wyroków, pozbywamy się wszystkich ograniczeń, czyli te bariery nam puszczają, no nie, a jak już nie masz ograniczeń, tutaj już wyobraźnia też się luzuje, widzisz, o to chodzi, klucz, wyobraźnia, więc ja, pan Rafał, mówię tak, wyobrażam sobie ten świat, wolny świat, co jest najłatwiejszym sposobem, gdzie się udać, no to tam do osądu najlepiej, nie? No bo gdzie?
Od tego się zaczyna, widzicie? To wszystko zaczyna się od osądu. Więc wystarczy też osąd transformować na preferencję. Widzicie, a preferencja nie jest osądem. No właśnie. Czym jest preferencja? Ktoś zapyta. Co? Kto zapytał? Ktoś zapytał? Właśnie, a skoro już zadałeś to pytanie, słuchaj, to preferencja to twoja zdolność rozeznać, o co chodzi w tym wszystkim, co ciebie podnieca. Widzisz, bo ty jesteś tą ekscytacją, preferencją, preferencja podnieca i to jest twoja zdolność rozeznać, o co chodzi w tym wszystkim, co cię podnieca. Widzicie? Badasz, że tak powiem, jakie składniki wolałbyś przywiązać do idei obfitości. Widzicie? Więc chodzi o to, żeby pozwolić sobie na to bez osądu. Okej, osąd był jednym z możliwych wyborów, ale już tego nie wolisz. Wolisz coś innego, wolisz preferencje. Widzisz, to o to chodzi. Więc raczej załóż, że bycie obfitym pozwoli ci nadal być kochającą osobą. Widzisz, o to też chodzi, nie? Wtedy będziesz mógł pozwolić innym ludziom być podekscytowanymi dzieleniem się z innymi pewnymi pomysłami. I o to też chodzi, widzicie, bo my też blokowaliśmy pomysły, no nie? Bo wiele razy było tak, że mówię tutaj o prawach patentowych. Jest jakiś pomysł, no nie, ten pomysł tak naprawdę jest też z poziomu mentalnego, czyli on jest już dostępny dla każdego, tylko ten pierwszy, widzicie, to jest taki pierwszy, który połączył astral z mentalnym, wyciągnął z tego pomysł, znalazł rozwiązanie i powiedział, to jest moje, to jest tylko moje, a teraz słuchajcie, płaćcie mi wszyscy, bo to jest moje prawo patentowe, właśnie, prawo autorskie to jest moje, nikogo innego, tylko jednego na świecie, jednego na świecie. Chyba, że sprzedam, to już nie moje, to tego drugiego, chociaż ten drugi nie miał nic z tym wspólnego poniekąd, nie, on robił co innego wtedy, a to jest jego prawo autorskie. Czujecie ten absurd? Czujecie? Właśnie, tak, że to jest taki pomysł na obfitość niektórych ludzi, widzicie, no, a tutaj widzicie, będąc w stanie zrobić tą ekscytującą rzecz, możesz pomóc zmienić świat w pozytywny sposób. Właśnie dlatego ja wam cały czas mówię, no nie? Żebyście zwracali uwagę na pozytywne aspekty w życiu, a nie na negatywne aspekty. Nawet jak się uda do tego prezesa, to ja mu nie będę wyciskał palcem, nie? Że on jest taki, siaki czy owaki. Nie będę do niego mówił, że jest idiotą, no chyba, że mu powiem. No to już trudno, no, ale to też nie będzie taki, wiecie, wytykanie palcem. To już nie będzie osąd, tylko raczej obserwacja, no nie? Powiem, pani Beato, no jak panią na razie obserwuje, to pani jest idiotka. No to jest obserwacja, tak? Ale to nie jest, że tak powiem, osąd, no nie? Bo widzę, że ta idiotka jest tymczasowa. Widzicie, o to chodzi, no nie? Więc jeżeli komuś mówisz, że jesteś idiotą, to możesz mu zrobić wyrok. Człowieku, ty jesteś idiotą, to ty z idiotą nie gadam, idiota to, idiota tamto. Wiele razy to robimy, no nie? Ale możesz też powiedzieć, że jest idiotą, jeżeli już tak chcesz, no nie? Tymczasowy. Widzę w tobie pozytywną stronę. Ty idioto, widzę w tobie pozytywną stronę. No, za chwilę nie będziesz idiotą. Jesteś na razie, popatrz. Chcę ci to jasno pokazać, jakim jesteś idiotą, no nie? Popatrz, chodź, wezmę cię za rękę i zobacz, że już nie będziesz. No i o to chodzi. Do niej nie jesteś. No to widzisz, to co ma wspólnego idiotyzm z tym, który się nawrócił? No nic, dobra, kończę, bo tutaj widzę, że idą do mnie. Czy nie policja, nie? A właśnie, bo mi się przestawił tryb nagrywania, więc dzisiaj było bardzo charcząco. Nie ma, prawda? Widzicie, popatrzcie się, kapnąłem się. Dzisiaj jak to nagrywam, to są święta, pierwszy dzień świąt, a w środę niejaka pani Ewa Rostkowska, widzicie, zamówiła służby specjalne, czyli policję, żeby mnie znowu skuwać na badania sądowo-psychiatryczne. Pomyślcie sobie, no właśnie, no to ja będę musiał rozmawiać z takim psychiatrą. O czym z takim człowiekiem rozmawiać, widzicie? A temat jest taki, że oni chcą na siłę zrobić ze mnie psychicznie chorobę. Osobę. Pani Monika Organiściak, pozdrawiam z okazji świąt, życzę jej wszystkiego najlepszego, życzę jej transformacji. Pani Ewie Rostkowskiej życzę też transformacji. Pani Beacie Elżbiecie Włoch życzę transformacji. Pani Monice Kaczmarek z administracji życzę wszystkiego najlepszego również. I panu Pawłowi Wysockiemu również życzę, tak właśnie, więc ogarnijcie się panowie, panie, bo to są święta, słuchajcie, i se odpuśćcie pana Rafała, naprawdę. I wpuśćcie, o, wpuśćcie i odpuśćcie i wtedy, słuchajcie, wszyscy na tym skorzystamy, a wy tego nie potraficie jeszcze zrozumieć, no to się nie dziwcie, że ja was czasami nazwę idiotami, może wam coś to wyjaśni, może co? Dobra, no to tyle. W środę, słuchajcie, zapuka, jak mówię, policja, nie, i panie Rafale, skuwamy pana, bo na siłę chcemy się dowiedzieć, jaki pana jest umysł, no nie, właśnie, tak.
Mądre to, powiedzcie mi, mądre to jest nasze społeczeństwo, popatrzcie się. Aj.